Dzisiaj powiemy sobie trochę o różańcu. I chcę powiedzieć o historii, o tym, jak się modlić i o kilku kontrowersjach. Pierwsza rzecz, bo niektórzy zarzucają, że różaniec to jest tak de facto modlitwa pogańska, że ona przyszła do chrześcijaństwa z innych religii. No bo w innych religiach jest mantra, czyli jest modlitwa oparta na powtarzaniu jakiejś formuły. Też są koronki, czyli takie kręgi ze sznurka, na których mnisi z innych religii odmawiają swoje modlitwy. No i niektórzy mówią, no przecież to jest niegodne, żeby coś takiego, żeby chrześcijanie modlił się w taki sposób. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, skąd się w ogóle wziął pomysł na różaniec, to musielibyśmy sięgnąć do V wieku naszej ery, a może nawet do III. Czyli musielibyśmy sięgnąć do świętego Benedykta albo nawet do świętego Pawła z Teby, czyli Pawła Pustelnika. W tamtym czasie mnisi, którzy oddawali swoje życie Panu Bogu, byli zobowiązani, żeby codziennie odmawiać 150 psalmów. Nie? 150 na pamięć. I okazało się, że to na pamięć było dla ludzi bardzo trudne. No bo zapamiętać wszystko, kto to ogarnie? Więc żeby ludziom ułatwić życie, to zamieniono każdy z tych psalmów na jedno Ojcze Nasz. Więc taki mnich, zamiast odmawiać z pamięci wszystkie psalmy, no to odmawiał 150 Ojcze Nasz. Żeby się nie pogubić, to używał kamyczków czy jakichś sznureczków, żeby sobie pomóc. Potem w V wieku zaczęła w kościele pojawiać się pobożność maryjna i to było związane z tym, że sobór w Efezie uchwalił czy potwierdził, że Maryja jest matką Jezusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. My ten moment znamy pod hasłem Bogu Rodzica, czyli że Maryja urodziła Jezusa, który jest nie tylko człowiekiem, ale który jest też prawdziwym Bogiem. I zaczęła się w kościele pobożność maryjna i zaczął się kształtować różaniec, tylko wtedy nazywany był jeszcze psałterzem Najświętszej Maryi Panny. Tak był nazywany, psałterz Najświętszej Maryi Panny. Była modlitwa, która zaczynała się od Zdrowaś Mario, ale wyglądała inaczej niż mamy teraz. Mianowicie modlitwa, którą wtedy odmawiano, wyglądała w następujący sposób. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, kropka. Czyli są to dwa zdania, które wypowiedział anioł do Maryi podczas zwiastowania oraz które wypowiedziała Elżbieta do Maryi podczas nawiedzenia. Czyli powstało to, modlitwa Zdrowaś Mario powstała jako modlitwa biblijna. Nie było tam w tekście tej modlitwy jeszcze imienia Jezus. Nie było jeszcze imienia Jezus. Ono doszło do modlitwy różańcowej w średniowieczu. Ale doszło nie samo. Bo odmawiano pierwszą część, Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, owoc żywota Twojego Jezus. A potem, po tym słowie Jezus, używano tak zwanych dopowiedzeń. Czyli było 150 tajemnic życia Pana Jezusa, każda tajemnica na jedną zdrowaśkę. I wyglądało to w ten sposób, że po imieniu Jezus mówiono jedno zdanie, które miało wyrazić tajemnicę rozważaną. Na przykład owoc żywota Twojego Jezus, który narodził się w stajni. Owoc żywota Twojego Jezus, który niesie krzyż. I tak dalej, i tak dalej. Każda zdrowaśka na jedną tajemnicę życia Jezusa. Ile było tych zdrowasiek? 150. Tyle, ile psalmów mieli odmawiać mnisi. I teraz różaniec ewoluował. Tam było masę zmian. Wpłynęli na jego kształt kartuzi. Oczywiście dominikanie bardzo mocno. Oni bardzo promowali różaniec. Ale wpłynęła też na przykład święta Brygida. To przez świętą Brygidę. No, dzięki niej na początku różańca odmawiamy trzy razy Zdrowaś Mario. To był jej pomysł. Dominikanie odmawiali 5 na przykład.
Co trzeba zapamiętać, jeżeli chodzi o historię różańca? Ono trzeba zapamiętać, że ona powstała jako codzienna modlitwa. To była codzienna modlitwa mnichów, że w centrum było rozważanie życia Jezusa i że jest to modlitwa biblijna, oparta na Piśmie Świętym. Druga rzecz, jak się modlić tym różańcem? Nie będę tłumaczył kształtu różańca, nigdzie odmawiać Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i tak dalej, ale chcę zacząć, słuchajcie, od, nie wiem czy zauważyliście, czy usłyszeliście, jaką modlitwę odmówiliśmy na początku mszy świętej, jaka była kolekta, bo ona bardzo dużo mówi, w jaki sposób my, katolicy, chrześcijanie, rozumiemy różaniec. Bo było powiedziane tak. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie. Spraw, byśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Czyli Kościół, jak bierze różaniec, to mówi, że w centrum różańca stoją tajemnice życia Jezusa. Zresztą, jak patrzymy na samą modlitwę Zdrowaś Maryjo, tam w centrum też jest imię Jezus, dokładnie w środku. Bo sercem różańca jest Jezus. Więc problem, który my możemy mieć, kiedy odmawiamy różaniec, problem polega na tym, że musimy pogodzić trzy rzeczy. Mamy tekst modlitwy Zdrowaś Maryjo i są ludzie, którzy starają się jakby tak świadomość utrzymywać w każdym słowie, które odmawiają. Żeby nic im ze świadomości nie uciekło, być przytomni, żeby być świadomym każdego słowa. Inne podejście, no przecież mamy tajemnicę, więc kiedy ja odmawiam różaniec, to mogę się skupiać nie tyle na słowach modlitwy Zdrowaś Maryjo, tylko bardziej skupiać się na tajemnicach, że rozważam tajemnicę życia Pana Jezusa. Inne podejście mówi, no przecież mamy jeszcze intencje. Ja się modlę za coś, w jakiejś intencji, więc może bardziej powinienem myśleć o tej intencji. No i mamy te trzy rzeczy i trudno to pogodzić, no bo ciężko jest myśleć o wszystkim naraz. Ale zobaczcie, ja myślę, że oczywiście każdy znajdzie swój sposób. Natomiast jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób Kościół katolicki rozumie różaniec, to on pokazuje, że w centrum jest życie Jezusa. Że różaniec służy temu, żeby rozważyć życie Pana Jezusa. Więc może nie chodzi tyle na to, żeby koncentrować się na każdym słowie, ale żeby być w czasie różańca razem z Maryją i być razem z nią, wpatrując się w Jezusa. Jan Paweł II o tym powiedział świetnie, bo on powiedział, że Maryja jest naszą nauczycielką, jest nauczycielką Jezusa. Że chodzi o to, żebyśmy się Jezusa nauczyli. W jaki sposób mamy się nauczyć Jezusa? No tak, jak się ona go nauczyła, wpatrując się w Niego. Maryja przez 9 miesięcy nosiła Go pod sercem, a potem w tym sercu przez całe życie rozważała Jego słowa. Więc i taki sposób się Go nauczyła. Więc skoro jest naszą nauczycielką, to i my powinniśmy się wpatrywać w Jezusa, żebyśmy się i my Jego nauczyli. Ksiądz Blachnicki, on promował na przykład różaniec w ten sposób, że wracał do tej tradycji dopowiedzeń. Czyli on na przykład zachęcał, że kiedy odmawia się różaniec, to żeby nie tyle lecieć całą modlitwę Zdrowaś Maryjo, tak jak to jest zwykle, tylko po imieniu Jezus przerwać i potem dopowiedzieć jedno zdanie, zależnie od tego, jaką się tajemnicę rozważa. Czyli wraca do tej tradycji średniowiecznej, żeby w ten sposób się modlić. Zobaczcie, potem Jan Paweł II, kiedy pisze swój list o różańcu, to dokłada kolejną część, nie? Dokłada tajemnicę światła. To pokazuje, że tak naprawdę ta forma modlitwy nie jest jakoś zamknięta. Że różaniec nie jest formą zamkniętą. Że można trochę eksperymentować. Że jeżeli jest ci trudno modlić się na różańcu, a chcesz, no to może spróbuj bardziej na przykład być przytomnym i się koncentrować na każdym słowie. Może potrzebujesz więcej ciszy i spokoju, żeby się nią pomodlić.
A może jest tak, że bardziej potrzebujesz się skupić na intencji, że modlisz się o coś, modlisz się za kogoś, albo bardziej jednak być przytomnym w tajemnicy życia Pana Jezusa. Nie bój się eksperymentować, jeżeli chodzi o tę modlitwę. I trzecia, ostatnia rzecz. Wiele pytań ludzie mają odnośnie różańca. Nie? Czy to jest biblijne? Czy to jest biblijna modlitwa? Otóż w Piśmie Świętym nie ma instrukcji odmawiania różańca, jeżeli ktoś by jej szukał. Tylko że Pismo Święte nie jest instrukcją obsługi wiary. Pismo Święte jest życiem. Jest miejscem, skąd nasza wiara się rozpoczyna. Ona się bierze, nasza wiara, z Pisma Świętego. Nie jest instrukcją obsługi. Różaniec składa się ze zdań biblijnych, z Ojcze Nasz, no i wezwań, które kieruje do Maryi Anioł, jak i Elżbieta. Potem oczywiście w modlitwie Zdrowaś Mario my prosimy o modlitwę Matkę Bożą. I ktoś powie, no czy można w taki sposób się modlić, nie? Prosić ją o modlitwę. No ale kiedy patrzymy na Pana Jezusa, to On mówi, gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam ja jestem między nimi. Więc ponieważ wierzymy, że każdy ochrzczony, każdy, kto wierzy w Chrystusa, żyje w Bogu i żyje w Nim na wieki, to wiemy, że Maryja dalej żyje w Bogu. Więc przyzywamy jej wstawiennictwa, żeby ona się razem z nami modliła. Gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam ja jestem między nimi. Więc my się nie modlimy do Maryi. My się modlimy razem z Maryją. Inni mówią, różaniec to jest wielomówstwo. Chrystus to krytykuje. Długie modlitwy. Długie modlitwy oparte na powtarzaniu, na mantrowaniu. Dlatego, że z drugiej strony Pan Jezus umiał się modlić całą noc. To nie jest krótka modlitwa. Umiał się modlić całą noc. W różańcu nie chodzi o to, żeby Pana Boga przekonać do swojego pomysłu. W różańcu chodzi o to, żeby rozważać życie Pana Jezusa, żeby się wpatrywać w Niego, by być przy Nim. O to chodzi w różańcu. Więc jeżeli wchodzisz w różaniec z intencją, że teraz będziesz chciał Pana Boga przekonać do swojego pomysłu, do swojej prośby, no to może faktycznie warto to jakoś zmienić. Warto to bardziej ukierunkować na to, żeby to Pan Bóg przekonał ciebie do swojego pomysłu, a nie odwrotnie. Więc zobaczcie, tak samo niektórzy mówią, no dobrze, ale różaniec jest modlitwą formułkową, a przecież modlitwa formułkowa jest taka sztywna, ciężko się w niej jakoś odnaleźć. Tylko że z drugiej strony, kiedy uczniowie pytają Jezusa, jak mają się modlić, to Jezus ich uczy modlitwy Ojcze Nasz, czyli modlitwy formułkowej. Kiedy modlimy się Zdrowaś Mario, to powtarzamy zdania Pisma Świętego. Chrześcijanie, tak samo jak i Żydzi, modlili się odmawiając psalmy. Zresztą sam Jezus odmawiał psalmy, czyli odmawiał pewne formułki. Natomiast jeżeli obojętnie, czy ty chcesz się modlić używając formuł, obojętnie, czy ty chcesz się modlić używając, mówiąc spontanicznie, w jakimkolwiek innym momencie, obojętne. Chodzi o to, by mieć serce otwarte. Tylko o to chodzi. By mieć serce otwarte. Wybierać taką formułę modlitwy, która tobie bardziej pomaga zbliżyć się do Pana Boga. Bo chodzi o to, by mieć serce otwarte na to, aby przyjąć Jego miłość.